No, Julia dostała Feliksa. Pierwszy posiłek od 24 godzin. No. Daj mi Feliksa z łososiem. Się niepewnie czuję w tym kubraczku. Tak jakby chciała z niego wyjść. Tą nóżki podnosi do góry. No, siedzę z nią tutaj już drugą godzinę. Do tej pory ją trzymałem na sobie. Głaskałem, mruczała, trochę przysypiała. No, też osłabione, nie jadła 24 godziny. Prawda, wodę tu miała. Dzisiaj mamy środę, czwartek, piątek, a w piątek też powinna w miarę raźnie. No już jutro będzie. Raźna, tylko tak trochę nieswojo będzie jej w tym kubraczku. Całą saszetkę zje. Postawię jej tu wodę. Bo ten Felix się będzie się chciało pić. Masz wodę, kiciulka. Masz, bo ci się pić chyba chce. Po takiej rybie.
No się. Widzę, uspokoiła się trochę. Już się tak nie rzuca. Już ten stres jej minął. Pudełko położę, które ona lubi w nim sobie polegiwać. Patrz, ona za mną chodzi, czy mi się wydaje? Nie, ona za mną chodzi, czyli ona chce, żebym ją wziął na ręce. No, chodź kciuka. No, teraz wsiadłem na ręce, to... Mruczy sobie. Pojadła sobie i mruczy. Tak? Kciuka. No. Co, chcesz chodzić? Chcesz kubkę zrobić? No. Może siusiu chcesz? Co? Nie? Nie? To czekaj, to cię wyjmę. No pochodź trochę. O, ogonek nawet w górę. No już się tak nie rzuca. Już się na boki nie przewraca, jeszcze się chwieje. Pierwszy posiłek zjadła. O 24 godzin po sterylizacji. Tak nieswoje i się chodzi w tym kubraczku. Próbuje jakby z niego wyjść. Nogi podnosi do góry. Chodź, Julcinka. No. A zobaczcie, już ogonek się podnosi. Już Julcia się czuje trochę. Czekaj. Oj, patrzcie, gdzie ona chce wejść. No co za jakaś. Ona tutaj pamięta, że tu ma takie fajne legowisko. Ona lubi tu leżeć. Jedzonko stawimy tutaj. Kiciula, tu masz wodę. No. Mm.
Nie. Jednak ten karton będę musiał położyć tam do góry. Bo ona jednak woli w tym kartonie. Na górze. A tu uwielbia ten karton u góry. No. O. Tak jak to kiedyś, pamiętacie, się kokosiła w tym kartonie, fikołki robiła, taka szczęśliwa. I teraz też ten karton. To miejsce i karton, bo to jest tak trochę zacienione. I ona tu sobie lubi polegiwać. Nie, kiciulka? No. Przyznaję się, spuciłem trochę. Nie wiem, z wrażenia czy z czego. No, wygląda, że ją mogę nawet zostawić. Ona już się uspokoiła. I ona już sama tu będzie sypiać. Tylko muszę jeszcze coś dostawić tutaj. Jakiś stopień, żeby ona sobie wchodziła. Żeby tak wysoko dla niej nie było. Ona ma ten brzuszek tam spruty. Jakieś pudełko będę musiał podłożyć. Nie, Julcia? No. No to tak, kochani. Wrażeń moc. No, już wyszedłem, już za mną. Julcia, chodź do pudełeczka. Już za mną chcę iść. Idź do pudełeczka. Połóż się, kiciulka. No. Jak ja siedzę tutaj, to się położy, proszę, fik. I leży. No dobra, to na razie damy spokój.